Dzień dobry, witam w nowym filmiku z moimi stylizacjami. Dzisiaj mamy piękną pogodę, co chwila wychodzi słońce, już pomału wiosna, więc samopoczucie jest super. A ja pokazuję, co mam na sobie. Mam na sobie koszulę, którą już znacie z Hola. Też pojawił się taki filmik ostatnio na moim kanale. To jest koszula a la skóra z Reserved. Do tego założyłam sobie spodnie z Zary, które troszeczkę imitują zamsz. No ja mam, że takie połączenie faktur bardzo fajnie się sprawdza. Włosy związane w koczek, mokasyny czarne lakierowane Dizzy i lecę na event marki Answer, na którym będzie również bardzo fajny koncert. Także dzisiaj mam taki look, powiedziałabym, nieco luźny, nieco taki wyjściowy, taki mój, o, tak będzie najlepiej. Dobra, pokazuję zapach i pokazuję resztę. Mój zapach na dziś, który idealnie komponuje się w moją stylizację i kot, który mi tutaj, proszę bardzo, płacze, bo głodny. O! To oczywiście Jean Paul Gaultier, klasik, tak dzisiaj pachnę. Zakładam resztę i pokazuję Wam, co mam na sobie. No i jestem gotowa. Obowiązkowo okulary Gucci, mój karmelowy płaszcz marki Holistic i do tego mała torebka Michael Kors. No i co? Tak się dzisiaj prezentuję. Tadam, tadam, tadam. I lecę na event. A my tutaj na filmie lecimy z kolejną stylizacją. Czas na kolejną stylizację, drugą. I dzisiaj totalnie na luzie, ponieważ za moment lecę na zakupy do IKEA z moją mamą. Więc musi być wygodnie, przyjemnie, no i właśnie na luzie. Mam na sobie sweterek, który doskonale znacie, sweterek z Zary. Uwielbiam go. Po prostu go uwielbiam. Do tego jasne dżinsy również z Zary. Stary model, nie pytajcie, nie proście o linki i tak dalej, bo już ich w sprzedaży nie ma. I założyłam sobie botki Michael Kors, które też doskonale znacie. Wszystko już zresztą znacie. A pokazuję Wam kombinację z ciuchów, które, no właśnie, mam w swojej szafie. Zakładam resztę, pokazuję Wam zapach na dziś. I lecę na zakupy. Zapach na dziś totalnie świeży, dodający energii, lekko cytrusowy, lekko taki, powiedziałabym, ziołowy nawet. Właśnie, dzisiaj stawiam na Jo Malone. Biorę ze sobą czarne okularki Gucci. Zarzuciłam stary kożuszek z Zary, taki właśnie w jasnym kolorze jak moje buty. I do tego torebka od Bigordi w niebieskim odcieniu. Tak się dzisiaj prezentuję. W takich barwach, powiedziałabym, już lekko wiosennych, ale powiem Wam, że mam straszną ochotę właśnie już na wiosnę. No dobra. Tadam! Uciekam. I zapraszam na kolejną stylizację. Kolejna stylizacja, czas start. I dzisiaj jestem w barwach takich właśnie czerwonych, karmelowych, jak widzicie. Kolejny dzień z przepiękną pogodą, naprawdę, robi się coraz cieplej, pojawiło się słońce, aż chce się żyć. Dobra, dzisiaj mam na sobie czerwony golf z Zary, do tego czerwono-czarną chustę Pinko, spodnie z takiej właśnie ala skóry karmelowe, również z Pinko i mokasyny, rudo takie karmelowe, ze złotym łańcuchem. Szczerze Wam powiem, nie pamiętam już skąd. Z jakiegoś sklepu chyba internetowego. Dobra, zakładam resztę i zaraz zobaczycie, jak będę wyglądać. Zapach, którym dzisiaj pachnę, to jeden z moich ulubionych zapachów marki Dior. Perfumy marki Dior. Przepiękne, kobiece, seksowne. Tak jak mój dzisiejszy nastrój. Dodatkowo zabieram ze sobą okulary, no bo tak jak mówię, jest piękna, ładna, słoneczna pogoda. Założyłam na siebie mój karmelowy płaszcz Holistic, ponieważ jedziemy teraz z Massimo do centrum na dłuższy spacer na Starówkę, więc nie chcę zmarznąć, dlatego wolę założyć sobie cieplejszy płaszcz, mimo tego, że dzisiaj ma być 14 stopni. Ale dobra, jeszcze jest chłodno, jest rano, także lepiej, żebym była ciepło ubrana. Więc mamy mój karmelowy płaszcz, do tego torebka karmelowo, taka rudobrązowa Pinko i tak się właśnie dzisiaj prezentuję.
Ależ dzisiaj mieliśmy piękny poranek. Dlaczego mówię piękny? No bo właśnie się rozpadało. A ja dzisiaj ubrałam się typowo wiosennie. Zresztą za moment zobaczycie. Sweterek, który mam na sobie, jest już sweterkiem, który znacie z moich filmów, bo praktycznie co wiosnę się tutaj pojawia. To jest sweterek z Zary, taki bardzo, bardzo cieniutki, który ma kupę lat. Nie pytajcie ile, ale na pewno z 5 albo 6, może nawet więcej. Do tego założyłam sobie spodnie od mojego czerwonego garnituru. Właśnie te. No i teraz rozumiecie, że powiało u mnie wiosną. Bo takie miałam dzisiaj z samego rana samopoczucie. Zresztą dalej mam takie samopoczucie. Więc mówię już, dobra, zostaje, mimo tego, że się rozpadało, zostaje w tych czerwonych portkach. Do tego założyłam sobie czarne, lakierowane mokasyny. Zakładam resztę i słuchajcie, jadę spotkać się z koleżanką, z którą nie widziałam się kupę czasu. Przy okazji musimy też załatwić kilka spraw biznesowych, czyli przyjemne z pożytecznym. Ale dobra, koniec gadania, ubieram się i zobaczycie, jak wyglądam w całości. A mój zapach na dziś to marka Hugo Boss i zapach Elive, o którym też już Wam opowiadałam w jednym z moich ostatnich filmów. Idealnie podkreśla moje dzisiejsze samopoczucie. No i w sumie kolory też. Ale muszę Wam powiedzieć, że mimo tego deszczu ma być dzisiaj naprawdę ciepło, chyba nawet 17 stopni, zresztą już to czuć, że jest ciepło i chyba to będzie ostatni taki ciepły dzień na tę chwilę, bo z tego co słyszałam, to w przyszłym tygodniu znowu ma być zimno, więc korzystam ile się da. Założyłam ramoneskę, proszę, do tego torebka Pinko i tak się dzisiaj prezentuję. No i oczywiście mam okulary czerwone, żeby nie było. Nie ma słońca, więc mogę iść w korekcyjnych. Jakiś czas temu otworzyło się Maison Sisley i właśnie się wybieram na Open Day. Jadę zobaczyć, jak wygląda w środku. Podobno jest pięknie, także już nie mogę się doczekać. I dzisiaj jestem w takich barwach, jak widzicie. Jest całkiem ładna pogoda, ma być 16 chyba stopni, więc postanowiłam, że założę moją nową koszulę z perłami. Z René, mogliście ją widzieć w ostatnim holu. Do tego mam jasne jeansy, takie rozszerzane na dole, trochę dzwonowate z Zary. I to jest chyba też jakoś ostatnia kolekcja. Założyłam niebieskie mokasyny. Zakładam na siebie resztę. Dzisiaj tak się właśnie prezentuję. Trochę sportowo, trochę taki przełamany look klasyczny. Wiecie, że ja uwielbiam takie właśnie kombinacje. Związałam też włosy w koczek, mam perły na dłoni, w uszach. Dobra, pokażę Wam, czym dzisiaj pachnę i jak wygląda cała moja stylizacja. A mój zapach na dziś to właśnie Hubert od marki Sisley. A dopełnienie mojej stylizacji jest ten właśnie miodowy trench od marki Holistic, torebka błękitna Bigordi, którą też już bardzo dobrze znacie, trench też już bardzo dobrze znacie. No i słuchajcie, tak się prezentuje. Myślę, że jest ok, jeśli chodzi o Open Day. Lecę. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Gotowa do wyjścia. A Was zapraszam na kolejną stylizację. Kolejna stylizacja, dzisiaj karmelowo. Mam na sobie cienki golf z Massimo Dutti. Golf kaszmirowy, do którego założyłam spodnie bajchruścińska, też pokazywałam je ostatnio Wam we vlogu, botki na takim średnim słupku, właśnie takie rudo-karmelowe. No i zakładam resztę, pokazuję Wam jak wyglądam, pokażę się Wam jak wyglądam w całości. A podsumowaniem mojej stylizacji jest zapach Chanel, Sycomore, bardzo tajemniczy, wyjątkowy. Kto miał okazję go powąchać, ten będzie wiedział, o co chodzi. No i jestem gotowa do wyjścia. Założyłam na siebie jeszcze ten mój miodowy trench Holistic, który też już dobrze znacie, torebka Elisabetta Franchi. I tak prezentuję się w całości. Jadę pozałatwiać kilka swoich spraw. No i chyba będziemy się widzieć już w ostatniej stylizacji.
No, mamy to, mamy. Ostatnia stylizacja w tym filmie i dzisiaj jest totalnie na luzie, ponieważ słuchajcie, nigdzie się dzisiaj nie wybieram. Pracuję w domu, chociaż będę musiała później na chwilę wyskoczyć do Biedronki, którą mam pod domem. Więc dzisiaj dresowo, wygodnie. Mam na sobie dresik Michael Kors, który pokazywałam wam, jak przywiozłam go z Włoch. O, bokserka na ramionczkach. Kapcie po domowemu, skarpety. Oczywiście, jak będę wychodziła, to pewnie zarzucę na siebie kurtkę, może ramoneskę, albo bezrękawnik, założę jakieś sportowe buty i polecę tak do Biedronki. Natomiast dzisiaj, tak jak widzicie, na zakończenie luźna stylówka. Takie u mnie też się pojawiają, zwłaszcza w te dni, kiedy siedzę w domu i pracuję. Więc wiecie przynajmniej, jak wyglądam. Jaki jest strój dnia u mnie dzisiaj? Bardzo proszę, tak się prezentuję. A jak myślicie, czy czymś pachnę? No pewnie, że pachnę, zaraz wam pokażę. I mimo tego, że siedzę w domu w dresie, to muszę oczywiście ładnie pachnieć. I mój zapach na dziś to angielska gruszka i frezja od Jo Malone. No i myślę, że tym akcentem, takim dresowym na luzie, możemy zakończyć dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobało i podobały Wam się moje stylizacje. Oczywiście zapraszam Was na kolejne filmiki, które już za chwilę będą pojawiały się na moim kanale. No i życzę Wam przyjemnego dnia, jeśli oglądacie ten film z rana, lub też przyjemnego wieczoru, jeśli oglądacie go wieczorem. Buziaczki, do zobaczenia. Pa!